Dzień dobry Państwu. Mamy dzisiaj 24. W ogóle jest jaki ten. 24 lipca i mamy czwartek. 24? Chyba 24. Chłopaki pojechali po jakiś tam sprzęt do Euro. Nie, do Media Expert, chyba tak, taki tam tak. Sklep mamy. A my się tu szykujemy do wyjścia. Też jesteś rozczochrana cały czas, jak i ja. Szykujemy się do tego, żeby jak chłopcy przyjdą, to żeby móc wyjść szybko. Śniadanie zjedzone. Ale to gdzie idziemy? O, nie wiem. W teren gdzieś. Połazić, zmęczyć się. Nie wiem. Jeszcze zobaczymy. To może na Gubałówkę. No, byłeś wczoraj. Nie, jeszcze raz musimy. Aha. No dobra, zobaczymy, gdzie tam pójdziemy. W każdym razie gdzieś się wybierzemy. Wczoraj było tam w deszczu. No było w deszczu, ale co, będziemy drugi raz to samo robić? Tak. Nie, zrobimy coś innego. To nosal. O, nosal w twoich butach. Nie, to jest wykluczone. No to... na kasprowy. Też, nie masz butów, kochana. Ha, 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 ha. No to dobra, będziemy myśleć już, jak tata przyjdzie. A na kasprowy idzie się tylko po takich górkach. Proste, nie? No właśnie. Musisz powiedzieć Państwu, że to jest proste. Nie, bardzo, bardzo Wam to sprawnie poszło w zeszłym roku. Ale musimy Cię w jakieś obuwie odpowiednie zakupić. No dobra, my się tutaj szykujemy, bo czas leci. I zaraz chcielibyśmy, jak panowie przyjdą, no to chciałoby się szybko wyjść, bo już jest koło godziny w pół do dziesiątej, myślę. Nie, koło dziesiątej. Ja nie wiem, czy oni za wcześnie nie pojechali, przecież ten sklep chyba od 11 otwarty. Która jest godzina? Pokaż mi. Czy ja już tak straciłam rachubę? No gdzie jest? 9.30? Już 10.35. No nie wiem, czemu przestało się nagrać. Jest 9.35, a z tego co wiem, to... Teraz sobie przypomniałam, że ten pan wczoraj mówił, że sklep jest otwarty od 11. O ja. Oni tam pojechali. To ciekawe, czy zaraz wrócą, czy co? Właśnie. No to tak, w każdym razie właśnie to zaraz do nich zadzwonimy, żeby się upewnić, co tam, jaka tam sytuacja. A my się w tym czasie ogarniemy, mówimy to już 7 raz, nie? No, a czy wy po pokój posprzątałyście swój? Tak, jestem pod... Jest git. No dobra. No to trzeba im dać chwilę. Pranie nam tu się suszy już trzeci, w sumie dzisiaj będzie trzeci dzień. I myślę, że to co już nie, co zanim wyschło, to i tak się już nie nadaje. Chociaż... No zmokło już parę razy po prostu na tej wilgoci wczoraj, na deszczu wczoraj. Zawsze wstawialiśmy tutaj wszystko do środka po to, żeby to miało szansę wyschnąć. No ale zobaczymy, jak to tam dzisiaj. Najwyżej puścimy jeszcze raz. Jutro ma być w ogóle słońce. Jest Matylda. Dobra, no to tu zrobimy stop i Matylda, Klara poszła sprzątać tam wasz pokój, to może idź tam na niej pomóż. Ja idę się malować, uczesać, ogarnąć. W ogóle z tym czesaniem to też jest taki temat, że nie porostuję włosów w takim trybie, jak jest tutaj, jak dużo moczę te włosy. Czy jak chodzę na basen codziennie, to włosów nie prostuję, bo układanie ich zajmuje mi w proporcjach. Za dużo czasu do tego, jak chodzę w nich uczesanych, w sensie za chwilę znowu idę na basen, albo pada deszcz, albo coś, moczą mi się i mi się skręcają. No i to jest bez sensu. Więc w takich warunkach, jak są jakieś baseny wgrane, to ja ich tak bardzo nie czeszę. Zresztą przesuszają mi się też mocno od tego suszenia, a jeżeli jeszcze basen jest w użyciu, to tym bardziej. No ale nic, dobra, idę się ogarnąć na tyle, ile trzeba, ile można i zaraz do Was wrócę. Ja też robię palcem. Dobra, ile się dało, co się ogarnęło. Rzęs nie maluję, bo nie ma to sensu, jak się idzie gdzieś w górę, zaraz się coś rozmarzę. Dziewczyny też się szykują, no a co? Nie ma żartów. Jakieś malunki, smarowanki. To bardzo mocno. No raczej. No właśnie, to zrobię taką okrągłą. Rozetrzyj to dobrze. Jak to zrobisz całym palcem, to zrobi ci się tą okrągłą. Dobra, jeszcze spinkę ci miałam przypiąć, tak? Tak. No to dawaj. Tak jak było. Z tej strony? Tak. Tak na bok. O, są paki. Ja znowu telewizor. Okej, okay. Dobra, ty jesteś gotowa. Teraz ciebie rozczeszę. Chodź. Czekajcie, zaraz do was idziemy. Dobra. Dobra, dobra. Zaraz cię rozpiszę, poczekaj. I co macie? Mamy. Dobra, zapal światło, Wadziuś. Wiesz, to nie koniec jeszcze, tak? Jest koniec już. Musimy tutaj, weź ten, poczekaj, tylko ci zgaszę, tu zapalę. To się spryska. Dobra, bałagan tu trochę mamy, to nie ma co. Zgaś światło, jak będziesz wychodzić. W ogóle wszędzie mamy trochę bałagan, no ale... Weź teraz porównaj. Na wyjeździe to tak jest, nie?
To jest 32 i to jest 32. No ale w sumie tu się siedzi blisko i telewizor to jest. Przeszłą obudowę wielką. Wiem. Trochę się zmieniły czasy. Dobra, słuchajcie. Ale ciężki. Wow. To nie te czasy, nie? Weź podnieś tam to pudełko. Nie chcę, wiem o co chodzi. Przecież nieraz miałam do czynienia. Wadziuś, pomogłeś tacie? Jeszcze ja. Gitara. Widzicie? Dobra, lepiej postawcie, bo ja mogę uniknąć problemu. No jak go brałem z tego sklepu, to w szoku byłem. No tutaj można było go przynieść zwyczajnie, nie? No można go było wziąć pod rękę wczoraj. Tego. Wiem, ale nie chciało nam się łazić. No. Dobrze, to ja tutaj... Po trupówkę z telewizorem to chyba jeszcze nikt nie chodzi. Trzeba było. Jak tak patrzę, to jest wszędzie bajzel w tym mieszkaniu. Pamięci. Tak, jak tu się wchodzi, to jest po prostu pieprzny. Tak, strasznie. To jest do kosza, to jest może do lodówki, co myślicie? Zaraz, to jest najmniejszy problem. Te ubrania mnie tu denerwują wszędzie i już po prostu idę... To ubrania bierzcie sobie do siebie. Zlikwidować. Dobra, ogarniam to. Moja gumka to była. Telewizor działa, posprzątane mamy trochę. Się tak przejaśniło tu wszędzie dookoła, nie ma tego bajzlu. Bajki nie wiem, kochani, jeszcze nie używałam tego telewizora. Tata coś tu ustawiał jeszcze. W każdym razie jesteśmy obrobieni przed wyjściem, można tak by to powiedzieć. I teraz tylko decyzja, co dalej. Że ja tu kończę i widzimy się niebawem. Marka.